W niedzielę 14 sierpnia w Szczyrzycu odbyło się tradycyjne święto owocobrania połączone z jarmarkiem cysterskim oraz szóstymi targami tradycyjnej i regionalnej żywności. Święto owocobrania w gminie Dłowin ma już swoją historię. W 2003 roku odbyło się pierwsze święto owocobrania połączone właśnie z jarmarkiem cysterskim i targami tradycyjnej regionalnej żywności. Gmina Jodłownik to gmina rolnicza, gdzie dominującą produkcją jest produkcja sadownicza, produkcja jabłek. Dlatego też chcieliśmy dzisiaj podzielić się ze wszystkimi tymi owocami, podzielić się zdrową, ekologiczną żywnością, dlatego idea połączenia święta owocobrania z jarmarkiem tradycyjnej regionalnej żywności. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11 mszą świętą. Podczas imprezy można było także zakupić czy skosztować tradycyjnych wyrobów oraz potraw regionalnych. Atrakcji było wiele, bo były to doznania kulinarne w postaci wspaniałego wiejskiego jadła przygotowanego przez 8 kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. Także wydaje mi się, każdy potrafił znaleźć coś dla siebie. Kilka minut po godzinie 19 rozpoczął się występ kabaretu Rak. Następnie po nim przyszedł czas na gwiazdę wieczoru, koncert zespołu Boys. Jesteśmy 10 dzień w trasie. Całe szczęście, że ten ostatni koncert, czyli tutaj w Szczyrzycu, okazał się totalnym, wielkim sukcesem. Publiczność dopisała, bawiła się razem z nami i to jest najważniejsze. Jak się publika bawi, to my jesteśmy zadowoleni. Po koncercie odbył się pokaz sztucznych ogni, po którym rozpoczęła się zabawa taneczna wraz z zespołem Efekt. Ja myślę, że to święto owocobrania z roku na rok coraz bardziej staje się bardziej mocno efektywne. W związku z tym myślę, że jest to wspaniała możliwość zapromowania naszych owoców, naszych regionalnych produktów na teren nie tylko powiatu Małopolski, ale na teren całego kraju.